Zaprezentuję teraz kolejny model testera portu USB dostępny w naszym sklepie internetowym pod symbolem katalogowym BTE027. I jest to model o znaczeniu producenta KCX017. Tutaj może już jak jesteśmy, jego parametry wejściowe, maksymalne, dopuszczalny zakres napięć od 3 do 7 V i prąd wejściowy od 50 mA do 3,5 A, 3500 mA. Identyczne parametry wyjściowe i pomiar pojemności do 19999 mAh. Jak jest zbudowany ten tester? Wejściowe złącza mamy dwa. Jeden na przewodzie, jest to wtyk typu USB-A do podłączenia się do ładowarki na przykład, czy portu USB komputera. Druga opcja wykorzystania to jest podłączenie się bezpośrednio za pomocą przewodu, na przykład właśnie z ładowarki, gdzie nie mamy odłączanego portu USB, są takie czasami spotykane. Możemy się właśnie bezpośrednio podłączyć, tutaj jest gniazdo wejściowe micro USB. Podłączam się i już nastąpiło uruchomienie tego testera. Jest wskazywane tutaj o pomiar napięcia, prądu, pojemności i komórka. Zaraz to przejdę. Na wyjściu mamy standardowe złącze typu USB, gniazdo USB typ A do podłączenia się, prawda? Mam tutaj dodatkowy przewód. Włączam go. Mogę podłączyć telefon komórkowy. I już uruchomiło mi się proces ładowania i płynie prąd. Za chwilę omówię wszystkie funkcje tego testera. Tutaj mamy pomiar napięcia, pomiar prądu. Jak widać, prąd ładowania wynosi 0,78 A. I tutaj licznik pojemności, jaka została przekazana do akumulatora. Już stopień naładowania to jest 5 mAh. Tutaj mamy taki przycisk funkcyjny i omówię teraz funkcje, jakie realizuje ten tester. Tym testerem mamy możliwość zapisu 10 profili pomiarów, jakie wykonaliśmy. Na przykład pracujemy w serwisie i możemy wykorzystać to 10 od 0 do 9 komórek pamięci w celu zapamiętania wyników pomiarowych. Teraz przeprowadzam proces pierwszego ładowania. Mogę teraz odłączyć się, zapamiętajmy te wskazania, czyli pod komórką pierwszą było, że 12 mAh zostało naładowanych. Załóżmy sytuację, że teraz testuję drugie ogniwo, a więc przytrzymuję ten przycisk i przeszedłem do komórki numer 2. Wszystkie te wartości mam wyzerowane i testuję kolejną baterię. I zatrzymajmy to na tych 2 mAh. Jak teraz przejść do odczytu tych komórek pamięci? W tym celu trzeba dwukrotnie szybko nacisnąć przycisk teraz jestem w trybie, gdy wyświetlacz mi miga, w trybie odczytu tych komórek i poszczególnym pojedynczym przyciśnięciem przechodzę do kolejnych komórek. Piąta komórka, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. Jeszcze raz, bo wyszedł mi z tego trybu. Zerowa komórka. Mamy tą pierwszą komórkę pamięci i tutaj zapisane właśnie to jest to 12 mAh, że ten pod testem numer 1 było 12, a pod dwójką były 2 mAh. Jak widać mamy 2.
Te wszystkie dane można oczywiście nadpisywać, żeby wyjść z tego trybu i wrócić do pomiaru, wystarczy dwukrotnie nacisnąć przycisk i znowu jestem w trybie pomiaru. Mogę przejść do komórki numer 3, żeby teraz pod numerem numer 3 zapisywać. Mam czyste te wskazania i sprawdźmy, jaki prąd pobiera sam miernik. W tym celu mam tutaj przygotowany taki układ pomiarowy składający się z zasilacza RPS 3005 dB, gdzie na wyjściu mam ustawione standardowe 5 V. Tutaj mam taką przejściówkę z krokodylkami, podpięty jestem pod zasilacz laboratoryjny i w szereg dodatkowo mam podpięty amperomierz prądu stałego na zakresie miliamperów. Tutaj też mam amperomierz i zobaczymy, jaki prąd pobiera nasz tester. Włączam go. Tester jest uruchomiony i pobór prądu to jest 6,6 mA, czyli dosyć mała wartość. Sprawdzę teraz poprawność wskazań amperomierza. W tym celu mam przygotowany następujący układ pomiarowy, taki jak przy pomiarze prądu, jaki pobiera miernik, z tym, że przełączyłem się na zakres amperów i sprawdzę poprawność wskazań w zakresie od 50 do 3500 mA. Podłączam ten miernik, nie płynie mi teraz żaden prąd i na wyjście podłączę elektroniczne obciążenie, które wprawdzie ma tylko maksymalny prąd 3 ampery i sprawdźmy, jak to działa. Będziemy wyniki tutaj wyświetlane na tym testerze porównywać z tymi, co tutaj mamy na tym amperomierzu zewnętrznym. A więc kręcę powoli gałką obciążenia elektronicznego, żeby wymusić płynięcie prądu. I jak widać, ustawmy może taką wartość standardową 200 mA. Mam ustawione mniej więcej 200 mA, dokładnie 206 mA, a tutaj wskazanie mamy 0,18 A, czyli 180 mA. Tu jest 200 mA, a tutaj o wskazanie 180 mA. Idźmy dalej. Ustawmy prąd na poziomie wartości 500 mA. Mam ustawione równo 0,5 ampera 500 mA i tutaj o wskazanie 0,49 ampera, czyli różnica tylko 10 mA, dosyć dobry wynik pomiarowy. Ustawmy 1 amper. Płynie mi teraz dokładnie 1 amper. A tutaj wskazanie 0,99, czyli dosyć dobry wynik. 0,99 i tutaj proszę zobaczyć, 1 amper, 1 amper na potwierdzenie. Ustawiam 2 ampery. Mam ustawioną wartość, troszeczkę obniżę, 2 ampery mi płyną, co jest potwierdzenie tutaj o. I tutaj mamy wskazanie 1,98 ampera, no czyli idealnie praktycznie rzecz biorąc. Tu przy okazji proszę zobaczyć, jak wskazanie napięcia, mamy 5 V ciągle stałe ustawione. I tutaj wskazanie napięcia troszeczkę podupadło, bo jest 4,69. Kręcę dalej w celu osiągnięcia wartości prądu na poziomie 3 amper. Troszeczkę obniżę.
płynie mi prąd dokładnie 3 ampery. Jakie mamy wskazania? 2,99, czyli bardzo dokładnie. Dokładne jest to wskazanie. Tutaj niestety napięcie troszeczkę spadło, ale pomiar prądu jest dosyć dokładny. Sprawdzę teraz poprawność wskazań sekcji woltomierza. W tym celu mam ustawione na początek 5 V równo i kontroluję to dodatkowo na multimetrze uniwersalnym. I to wskazanie, jak psu w mordę szczelił, 5 V równo. Sprawdźmy teraz ten cały zakres pomiarowy. Tutaj mam wydrukowaną tą instrukcję przy okazji, czyli napięcie wejściowe dla przypomnienia od 3 do 7 V. A więc sprawdźmy w ogóle, przy jakim od zera, przy jakim napięciu uruchomi mi się fizycznie miernik. Lecę powoli do góry z napięciem. O, mam 3 V i uruchomiło mi się to wyświetlanie. Jest 3,02, czyli dokładnie tyle, co mam fizycznie na wyjściu zasilacza. Kręcę powoli do wartości 5,5 V, skoro się ustawiło. Dokładnie 5,5 V mam na wskazaniu testera. Będę powoli jechał do wartości 7 V. Mam ustawione 7 V i tutaj 7,03 i dokładnie na tym wskazaniu 7,03. Tutaj ten miernik ma podświetlenie i może tak nie widać dokładnie w kamerze, ale te wartości są widoczne i jak na razie to jest najbardziej dokładny miernik napięcia i prądu, jaki testowałem. I to by było tyle. Dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Pozdrawiam.